Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Okiem Szeryfa. Dzisiaj na szybko idzie z kempingu, bo sprawa moim zdaniem ważna, a mianowicie próba zamachu albo zamach na kandydata prezydenta, byłego prezydenta Donalda Trumpa, więc zostańcie ze mną, będzie małe omówienie tego, co się stało. Wczoraj przez cały dzień z dzieciarnią jechałem przez Nevadę. Słuchaliśmy sobie radia stacjonarnego, zero wiadomości, po prostu muzyczka. Jechaliśmy na kemping i na kempingu poszedłem do baru i w barze na telewizorze informację, że Trump został postrzelony. No po prostu szok, niedowierzanie, ale później analiza sytuacji, co się wydarzyło. Na tą analizę teraz Was zapraszam. Zaczniemy od filmu, który pewnie wszyscy już widzieli. Film pokazujący moment zamachu, więc zaczynamy. Told and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Padły strzały, dostał w ucho, padło kilka strzałów. Moim zdaniem, ja nie jestem w stanie wiedzieć ile. Są różne informacje w tej chwili, to pewnie wszystko się potem wyjaśni, policzą. Na razie, na dzień dzisiejszy, kilka strzałów padło. Na pewno dostał Trump w ucho, na pewno dostało parę osób w tłumie. Dostał m.in. strażak, który no niestety zginął. Facet dostał w głowę po tym, jak rzucił się przed swoją żonę i córkę, ratując im prawdopodobnie życie. Sam dostał kulę w głowę. Strzelec strzelał z odległości około 150 metrów. Odległość nieduża jak na karabin. Nie trafił na szczęście w Trumpa. Trafił w osoby niestety gdzieś tam będące na tej imprezie. No szkoda, że ktoś dostał kulkę. Bardzo jest to przykre. Niemniej uważam, że strzelec, no coś się stało. Albo był słabym strzelcem, albo ktoś go zmusił do szybkiego strzelania. Być może są już takie głosy, że tam na dach, na którym on był, wchodzili już gliniarze i być może on po prostu pośpieszył się i oddał parę strzałów, kiedy mógł. Ale przejdźmy do filmu. Padły strzały, natychmiast na scenę wbiega Secret Service. I tu zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Są goście Secret Service'u ubrani w garnitury. To jest bezpośrednia obstawa prezydenta. Oni mają broń krótką, oczywiście są w kamizelkach i tak dalej, które są pod ich ciuchami, a to jest taka ochrona bezpośrednia. Oni się na prezydenta rzucili, żeby zasłonić go własnymi ciałami. Za chwilę na scenę wejdzie ekipa w czarnych mundurach. To jest tak zwany QRF, czyli Quick Reaction Force, też Secret Service'u. Oni czekają zwykle gdzieś tam z boku na właśnie poważniejsze sytuacje i wchodzą, gdy na pewno coś się dzieje i w tym momencie wejdą na scenę, zaraz ich zobaczycie. Dwóch gości z długimi karabinami, z długą bronią. Fajne było to, że został włączony cały czas mikrofon i było słychać, co ci z Secret Service się mówią. I słychać było komendy, że strzelec został zneutralizowany, więc wiedzieli, że już no, najgorsze się skończyło, tak naprawdę. Przynajmniej jeden z tych strzelców. Po drugie, natychmiast podał komendę: jesteście gotowi? Tak, no to ruszamy. Go, go, go. Czyli trzeba osobę ochronioną zdjąć z miejsca największego zagrożenia, czyli ze sceny. I oni tutaj za chwilę się tutaj troszeczkę, powiedzmy, wstrzymają, ale generalnie dość szybko zdjęli pana Trumpa ze sceny. Pomocy gości w czarnych mundurach to właśnie jest QRF, które weszło na scenę. Stąd się wpisałem do szeli, spacer. Znowu pytania Secret Service'u. Czy idziemy? Jesteśmy gotowi? Tak, wszystko jest clear? Tak. No to idziemy. Let
Trump powiedział, hej, poczekajcie, muszę założyć buty. Pewnie wyskoczył z butów w trakcie tego, jak padał na glebę. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Zobaczcie, jak go szczelnie kryją swoimi ciałami ci z Secret Service'u. Nawet tam, gdzie jest miejsce między głowami, ktoś trzyma rękę, ktoś wkłada rękę, tak żeby na maksa po prostu zrobić ochronę tej osoby, która musi być przez nich chroniona. Więc wszystkie luki między tam gdzieś tam przy ramionach, między głowami są zakrywane rękoma, żeby strzelcy mieli, powiedzmy, utrudnione zdanie. I teraz rzecz, która moim zdaniem wygra Trumpowi wybory, albo bardzo pomoże, ta piącha w górę i powiedzenie fight, fight, fight. Są już zdjęcia, które też będą wykorzystane. Po prostu zachował się jak waleczny przywódca. Pokazał, że wszystko jest w porządku, że dostał kulkę, ale dalej jest ok i naprawdę tutaj zachował się moim zdaniem jak na gościa, który dostał właśnie kulkę bardzo, bardzo porządnie, bardzo medialnie nawet bym powiedział, bo ta piącha w górze i te zdjęcia już obiegły świat i będą wykorzystywane, tak jak mówiłem, w kampanii pewnie teraz aż do samego końca. Naprawdę tu zrobił Trump sobie sam mega robotę. I zobaczcie, już tłum tutaj wywatuje od razu po tym, jak podniósł tę rękę. Dalej go ściągają wśród tych ochroniarzy, czyli tego Secret Service'u, były dwie kobiety, z tego co tam też było na filmie. Znowu te ręce zakrywające cel do samochodu. Podejrzewam, że Trump nie jest łatwym gościem do ochraniania, że ma dużo, powiedzmy, silnej woli i chce robić wszystko po swojemu. Na przykład tutaj też wszedł na próg, a oni go do auta, żeby jak najszybciej go ewakuować. No generalnie sytuacja nieciekawa, na szczęście nie dostał groźnie. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, a o tym za chwilę tak naprawdę. Bo nie ma to co analizować. Czy ktoś popełnił błędy, czy nie. Nie było mi na miejscu, nie wiem. Nie wiem, ile padło strzałów, nie wiem tak naprawdę, czy tylko jeden strzelec, czy może dwóch. Nie wiemy tak naprawdę nic. Wiemy, że jeden gościu jest zastrzelony, który strzelał do prezydenta. Wiemy, że dostał prezydent, był prezydent albo przyszły prezydent, Trump. Wiemy, że dostał kilka osób w tłumie, z czego jedna zginęła na miejscu. I wiemy, że strzelec został wyeliminowany przez snajperów z Secret Service'u, którzy byli na dachach. Teraz pokażę Wam jedno ze zdjęć, które opłynęło też internet. Zobaczcie. To są goście w ciuchach nieco innych niż ci czarni, powiedzmy, Secret Service'u. Multicam. Moim zdaniem świadczy to o tym, że to jest jakiś lokalny SWAT, jakaś lokalna grupa policyjna. Mało tego, goście mają broń, która ma długie lufy, nie mają tłumików, czyli podejrzewam, że to jest jakiś lokalny, taki mały SWAT. Za nimi policjant w normalnym mundurze, po prostu czarnym, z krótkim rękawkiem, też z normalnym karabinem w stylu AR-15 czy tam M4, więc na dach, przy ciele tego zabitego, na dach weszli gliniarze, jacyś lokalni. Jak wygląda sama, powiedzmy, obsługa takich imprez, obsługa imprez z Secret Service'em? Ja miałem okazję 3 razy współpracować z Secret Service'em. 2 razy podczas wizyt prezydenta Trumpa, podczas jego kampanii wyborczej i raz, kiedy w naszej okolicy był prezydent Biden. Wszystko zaczyna się od tego, że około tygodnia, dwóch przed daną imprezą na miejsce przyjeżdża rozpoznanie Secret Service'u. To jest kilka osób, które oglądają wszystko. Gdzie będzie osoba ochraniana, gdzie będzie przemawiała, jak się będzie poruszała, gdzie są szpitale, gdzie jest miejsce ewakuacji, gdzie są drogi ewakuacji, jak ma przyjechać, jak ma wyjechać podczas normalnej podróży, jak ma przyjechać, wyjechać podczas jakichś tam trudniejszych sytuacji, jak ma wyjechać podczas ewakuacji. To wszystko jest omawiane z lokalnymi, powiedzmy, władzami oraz z lokalnym szeryfem czy departamentem policji. Bo my zawsze, te departamenty policji i biura szeryfa współpracują z Secret Service'em w takich akcjach. Secret Service ochrania bezpośrednio
tak zwany pierwszy i drugi krąg, czyli pierwszy krąg to są panowie właśnie w garniturach, którzy są bezpośrednio przez osoby ochroniane, czyli albo przy prezydencie, albo przy jakimś innym ważnym VIP-ie, którego ochrania Secret Service, tak w tym przypadku były prezydent Trump. Drugi krąg to też są ludzie z Secret Service'u ubrani nieco inaczej, często właśnie w tych czarnych mundurkach. Oni też mają tak zwane QRF, czyli panowie, którzy no, siedzą gdzieś tam w jakichś pojazdach, są gotowi na wejście do akcji po prostu od tak. I dopiero od trzeciego kręgu zaczyna się jakaś tam lokalna, powiedzmy, policja czy lokalny szeryf. Najbliżej prezydenta będzie zawsze jakiś lokalny SWAT, który będzie współpracował bezpośrednio z Secret Service'em i później na kolejnym kręgu będą już normalni gliniarze, którzy czy to kierują ruchem, czy sprawdzają ludzi, którzy wchodzą na daną imprezę wraz z Secret Service'em, czy robią jakieś takie mniej ważne roboty. Podczas tej akcji z Trumpem w pewnym momencie ktoś tam krzyknął, że uwaga, gość ma broń. Dlaczego policjanci nie zareagowali natychmiast? Wydaje mi się, że zareagowali, dlatego podzieli na dach, dlatego gościu nie trafił, bo się spieszył ze strzelaniem, ale to ja tylko gdybam. Bo to też nie jest tak, że jak ktoś krzyczy, to jest reakcja w sekundę. To też chwilę trwa, zanim kogoś się wyśle w dane miejsce, że ktoś krzyczał, zanim się do tego miejsca dotrze, zanim się no, powiedzmy ten dach wejdzie, to też chwila mija. Więc no, gość miał czas, żeby jednak te parę strzałów oddać. Na szczęście moim zdaniem policjanci spodobali, że gość miał dodatkowy stres i nie wcelował przez to wszystko. I do tego no, te krzyki też spodobały, że Secret Service luknął w to miejsce, spojrzał w to miejsce i był w stanie dość szybko wyeliminować zagrożenie. Secret Service, jak przyjeżdża na akcję, to dzieli się informacjami z lokalną policją, takimi jak na przykład każdy gliniarz z obstawy danej imprezy dostaje briefing, na którym wiadomo, kto gdzie ma być, kto czym się zajmuje. Wszystkie drogi ewakuacji, drogi przejazdu dalej są znane wszystkim, powiedzmy, zainteresowanym. Mało tego, gliniarze dostają od Secret Service'u listę agentów. Wszystkich. Mamy ich zdjęcie, już wiemy, kim taka osoba jest, bo często oni są w cywilu. Mamy ich numer telefonu, mamy ich e-mail, mamy ich funkcję na danej imprezie i mamy to, gdzie oni będą mniej więcej się znajdować. Więc wiemy, jak będę, powiedzmy, ja się znajdował na jakimś tam skrzyżowaniu, przy którym będzie pracował dwóch czy trzech gości Secret Service'u, to ja wiem, jak oni będą wyglądali, zanim w ogóle ich spotkam. Muchy mnie gryzą, powiem wam, na tym kempingu. Będę wiedział, jak oni wyglądają. Mało tego, gdyby coś się działo, to jestem w stanie do nich bezpośrednio na komórkę zadzwonić, bo mam ich numer telefonu. Więc naprawdę komunikacja między Secret Service'em a lokalnymi, powiedzmy, jakimiś tam law enforcement, czyli policją, biorą szeryfa, jest maksymalna. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze to jest zrobione. Czy były to jakieś błędy podczas akcji z ochroniania prezydenta Trumpa? No pewnie były, no bo gościu oddał strzały, nie? Ale moim zdaniem jest za wcześnie na analizę. Musimy poznać więcej faktów, musimy poznać to, jak on tam się znalazł, czy był sam, ile strzałów oddał, jak bardzo one były niecelne, jak bardzo były celne. No bo nie wiemy, czy strzelił do prezydenta i ta kula, która drasnęła Trumpa, utkwiła gościowi w głowie za nim, czy to były inne strzały, czy gościu strzelił 2-3 razy, czy 7, tego nie wiemy, więc tak jak mówiłem, na analizę taką kompletną i na wytykanie palców, kto zrobił błąd albo kto nie zrobił błędu, jest dużo, dużo za wcześnie. Oczywiście są już teorie spiskowe, takie będą, to jest normalna rzecz w takiej sytuacji. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest pierwszy przypadek ataku, postrzelenia prezydenta lub kandydata prezydenta od roku 1981, kiedy to był zamach na Ronalda Reagana. Więc Secret Service dość długo miał sytuację, w której no, zapewniali dobrą ochronę i nic nikomu się nie działo. Nie było żadnych większych incydentów. Więc no, minęło prawie 40 lat, ponad 40 lat. No, coś tam się widać nie zdarzyło, bywa. Dobra, to tyle. Nie chcę przedłużać. Film na szybko, tak jak mówiłem, jesteśmy na wakacjach, na kempingu w pośrodku niczego, w granicy Utah i Nevady. Też z tego będzie oddzielny film. Mam nadzieję, że ten krótki film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście, że macie jakieś pytania, to pytajcie. O to w tym wszystkim chodzi, żeby była interakcja między wami i mną. I najważniejsze, pamiętajcie, don't be fake, be yourself, czyli nie udawajcie, bądźcie sobą, bo to ważne w życiu. Dzięki, że jesteście, że oglądaliście, że chcę wam się patrzeć ten mój kanał. Jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!